Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, witajcie 14 listopada we wtorek. Usłyszymy dzisiaj dalszą część Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to 17 rozdział, a wersety od 7 do 10. Posłuchajmy. Jeszua powiedział swoim Talmidim. Jeśli jeden z was ma niewolnika, który dogląda owiec lub orze, to kiedy wraca on z pola, czy powie mu, chodź tu usiądź sobie i jedz? Nie. Powie mu, przygotuj mi wieczerze, przebierz się do pracy i usługuj mi, aż skończę jeść i pić. Potem możesz sam zjeść i napić się. Czy dziękuje on niewolnikowi za to, że zrobił to, co mu nakazano? Nie. Tak samo jest z wami. Kiedy zrobiliście wszystko, co Wam nakazano, powinniście powiedzieć: Jesteśmy zwykłymi niewolnikami, wypełniliśmy tylko nasz obowiązek. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysta. Ukochani, taka prosta nauka, chociaż ona na początku może się wydawać, no, może i nieco taka szokująca, dlatego że Pan Jezus przywołuje jakąś, jakąś scenkę, historię z życia, gdzie pracowano dla, dla panów, tak, tak można by to powiedzieć, niewolnik, pan, gdzie pracowano i no i właśnie, Pan Jezus pokazuje, jakby, że bardzo często tak jest, że w domach, czy na tych dworach, czy gdzieś w jakichś y, zamkach, czy to było właśnie tam w Jerozolimie, tam, tam się działo, tam były dwory, pałac Heroda, I pan Jezus jakby przywołuje, trochę mówi: no przecież y, tam na tych, w tych miejscach różnych, kiedy przyjdzie taki sługa, to nikt mu nie powie: chodź tu, usiądź sobie, teraz jedz, poopowiadaj, co ty tam dzisiaj robiłeś, y, właśnie masz tutaj zaraz ci umyję nogi, no nikt tego, tego nie robi tam z tych panów, tylko, tylko mówią raczej, dobra, najpierw tutaj usługuj, a potem sam sobie tam idź zjeść, przygotuj sobie wieczerze, ale najpierw zrób to, co do ciebie należy. Do ciebie, bo jesteś tutaj na tym dworze, na tym zamku, jesteś moim sługą. I oczywiście tutaj nie ma zdania Pana Jezusa, że Pan Jezus to wspiera, nie wspiera, czy walczy z niewolnictwem, to, 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 to zostawmy to. Absolutnie tego tutaj w Ewangelii nie ma. Wiemy, jak Jezus podchodził do, do ludzi, jak traktował i jak e, nakazywał, aby traktowano jeden drugiego, więc tutaj e, jakby jest jasność w tym względzie. Natomiast Pan Jezus pokazuje tylko pewną zależność w pracy, Między, między właśnie tym panem a sługą. I pan Jezus teraz mówi do nas. Kiedy tak samo jest z wami, kiedy zrobiliście wszystko, co wam nakazano, powinniście powiedzieć: Jesteśmy zwykłymi niewolnikami, wypełniliśmy tylko nasz obowiązek. To, to nie chodzi o to, że Bóg chciałby poniżyć jakby nas, ale chce. Nam zbudować takie myślenie, czy przekierować nasze myślenie, dzisiaj też byłoby to bardzo, bardzo potrzebne, żebyśmy siebie widzieli jako, jako pewnych ym, ludzi, którzy posługują, którzy posługują, stąd zresztą to słowo też sługa posługują, służą. I yy, wypełniliśmy tylko nasz obowiązek obowiązek do tego, by kochać. By robić coś z miłości. No i uwaga, z miłości nie do pieniędzy, ale z miłości do relacji, do relacji, do, z miłości do dobra, z miłości do właśnie y, służby. Z miłości do służby, do służenia. Tak jak Chrystus, który powiedział: Ja nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale żeby służyć. Wypełniliśmy tylko nasz obowiązek. Popatrzcie, kochani. Jezus nie tylko mówił, tak jak chociażby ta przypowieść, że mamy nazywać Ciebie sługami, że na koniec powiemy, wypełniliśmy tylko nasz obowiązek. Nie tylko to mówił, ale kiedy popatrzymy na krzyży, na Jego ostatnie słowa, to na krzyżu Jezus powiedział, wykonało się. Mógł powiedzieć, wypełniłem swój obowiązek. Tylko wypełniłem, ojcze, to, co do mnie należało. Tak czytał swoje życie Pan Jezus, że jest to życie, w którym ja nie jestem sam Panem. Rządzę, ja szatan jest właśnie taki, który jest, ogłosił siebie sam Panem. A nas Chrystus uczy, żebyśmy byli poddani, żebyśmy chcieli wypełnić obowiązek Boga przede wszystkim Boga, czyli jeszcze raz, jakby przekuwam to na codzienność dobra, miłości, służby też przebaczenia wzajemnego. Jesteśmy sługami w tym, a nie jakimiś panami, którzy rządzą albo którzy oczekują za wszystko oklasków, czy czasami tak się w naszym środowisku współbraci, nieraz jak ktoś tam czymś się tak za bardzo zaczyna chwalić, oczywiście jak jesteśmy, jesteśmy w jakimś gronie bardzo takim naszym, Bliskim czy koleżeńskim, to, to, to nieraz ktoś tak sprowadza trochę na ziemię, mówiąc do tego współbrata, do tego drugiego: I co mam ci postawić, kapliczkę? Jakby no, no i co? Mamy ci teraz tutaj kapliczkę postawić za te Twoje zasługi, którymi tak, tak tutaj się prezentujesz. Oczywiście nie robimy tego złośliwie. Ale, ale jakby trochę tak też, pół żartem, pół serio, ale wspólnota jest dobrym katalizatorem. Gdyby ktoś się chciał tak właśnie za bardzo wynosić, że oto proszę podziękujcie mi teraz za to, co robię, jakie spełniam dzieła, jakie rekolekcje wygłosiłem. Ja jestem taki właśnie pracowity, nie, jesteś sługą nieużytecznym. I wypełniłeś tylko swój obowiązek. Jeśli Pan Cię posłał do jakiejś parafii, by wygłosić rekolekcje czy misję, to jesteś sługą nieużytecznym. Jesteś tym, który wypełnił zwykły obowiązek, który do niego należał. To Nie jest żadna nadzwyczajna historia w oczach bożych. Oczywiście mówimy o wdzięczności też pewnej ludzkiej, czy jeśli tam ktoś podziękuje na tej parafii, Temu księdzu, rekolekcjoniście, który przyjechał. Jest to miłe, jest to zwyczajne, ale gdyby jakiś rekolekcjonista jeździł tylko dlatego, że mu dziękują i nie daj Boże, tylko dlatego, że zbiera ofiary, no to, to wtedy nie jak to się ma do tego, o czym dzisiaj Pan Jezus mówi. Niedawno, kilka dni temu powiedziała jedna matka, że jest cały czas niewyspana, bo ma małe dziecko, dwuletnie. I cały czas jest niewyspana, ale mówi, Proszę Księdza, do tego można się przyzwyczaić. I mówiła to z takim, z takim uśmiechem, z taką akceptacją, z taką radością trochę, że no to jest normalne, Proszę Księdza. Jestem młodą mamą, pierwsze dziecko i, i to jest normalne, że dziecko nas kosztuje poświęcenie, niewyspane noce, wybudzani, ale to jest piękne. Właśnie, to jest to, jesteśmy. Jesteśmy sługami, wypełniamy tylko nasz obowiązek, bo robimy to z miłości. Oczywiście, że łatwiej jest podejmować obowiązki, różne zadania, kochając kogoś czy dla kogoś, kogo się kocha z miłości. O wiele trudniej jest wypełnić dobrze obowiązki, za które płaci mój pracodawca uczciwie i normalnie, właśnie dlatego, że przychodzę też do pracy. Wypełniać moje obowiązki. Oczywiście tu już do tego dochodzi jakaś taka nasza no, wypłata, pieniądze, nagroda za to wypełnienie, ale, ale tak czy owak, powinniśmy w nas samych szukać tego miejsca, w którym powiemy, Panie, przychodzimy dzisiaj do pracy po to, żeby wypełnić obowiązek, jakieś dobro, uczynić jakieś dobro, jakiekolwiek to będzie dobro. Czy to będzie dobro jakieś fizyczne, bo coś robimy, budujemy, remontujemy, um, kleimy, um, uczymy dzieci? No to już jest może trochę bardziej takie widzimy wpływ na kształtowanie dziecka, młodego pokolenia. Ale jakiekolwiek dobro powinniśmy zawsze mówić: wypełniliśmy tylko nasz obowiązek w, względem tego, że Pan Bóg daje nam życie, obudziliśmy się dzisiaj rano. Że Pan Bóg daje nam zdolności, bo udało mi się zaliczyć prawo jazdy kategorii, nie wiem, jakieś D plus E, i mogę jeździć jakimiś potężnymi maszynami. No to jest, to Pan Bóg mi dał te zdolności, dał mi rozum, dał mi możliwość, że mogłem to w tym momencie akurat zrobić. A teraz ja tym służę. Oczywiście zarabiam, bo, bo muszę z czegoś utrzymać rodzinę kupić dla ciebie i dla innych chleb. Ale ja jestem sługą, wypełniłem mój obowiązek. Za dużo dzisiaj jest takiego myślenia egoistycznego, pysznego, że to ja, to mi, to mi się należy, ja tu jestem, ja tu coś znaczę. No właśnie, mi tu wybudujcie kapliczki, bo ja to jestem taka wspaniała matka, wspaniały ojciec i w ogóle to wszystko jest takie. W moim wykonaniu najlepszej, dlatego się, i dziwię się, że jeszcze o mnie nie mówią na, na jakichś festiwalach, targach, wiadomościach telewizyjnych. No to nie ma się nijak do tego, co uczy, o czym uczy nas Jezus i o czym dał nam sam przykład z Krzyża. Ojcze, wykonało się, to wszystko się wykonało, bo jestem tylko sługą Twoim. Nie przyszedłem pełnić swojej woli, ale Ojcze Twoją. I tak myślmy też o naszych obowiązkach, o naszym życiu. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam pięknego, dobrego dnia, też takiego pełnego motywacji, że nie jestem jakimś sługą, którego się poniża, ale jestem sługą wobec Boga, który tych Pokornych, sługi wywyższa, jak mówi pieśń Maryi. Z Panem Bogiem do jutra, jeśli Bóg da.